Jak doskonale widzicie, wróciłem cały zdrowy, wypoczęty i przede wszystkim gotowy do pracy na kanale Morele TV. Dziś zapraszam Was na krótki, aczkolwiek ciekawy materiał o nowych procesorach firmy Intel, Coffee Lake. Oglądajcie dalszą część tego materiału. Coffee Lake to 8. generacja procesorów Intel Core, zbudowana na 14-nanometrowym procesie technologicznym. Jest to oczywiście naturalna odpowiedź na silną konkurencję ze strony AMD, przede wszystkim jednostek Ryzen 3, 5 i 7. Coffee Lake trafią do urządzeń mobilnych, do laptopów, minikomputerów, ale także do desktopów i tym głównie zajmę się w tym odcinku. Najważniejszą informacją dla konsumentów dotyczącą Coffee Lake była ta, która mówiła o zmianie dotychczasowego pozycjonowania procesorów Intel Core. Otóż jak się okazuje, jednostki i3 Coffee Lake mają być jednostkami i5, które znaliśmy oczywiście z poprzednich generacji, czyli będą modelami czterordzeniowymi bez technologii Hyper Threading. Z kolei i5 mają być zupełnie nową serią sześciordzeniowych procesorów bez HT. No i wreszcie i7, topowe jednostki dla tego segmentu konsumentów, ale dotychczas zupełnie niewidziane i wręcz zarezerwowane tylko dla podstawki HET. Mowa o sześciordzeniowych i 12-wątkowych procesorach, które mogą zmienić nie tylko oblicze cenowe, ale także konsumenckie. Łącznie na rynku ma się pojawić 7 modeli procesorów Intel Core wchodzących w skład architektury Coffee Lake. I tak serię i3 otworzy najniższy w hierarchii, model 8100 dysponujący 6 MB pamięcią cache L3, zegarem rdzenia wysokości 3,6 GHz i 65W DTP. Model 8300 przyniesie nieco większą pamięć cache trzeciego poziomu i oczywiście zegar rdzenia, który będzie wynosił 4 GHz. Będzie oczywiście do dyspozycji model z odblokowanym mnożnikiem 8350K, który w stosunku do 8300 nie przyniesie większych zmian poza tą jedną, że będziecie mogli go w każdej chwili podkręcić. W serii i5 spotkamy się z 2 sześciordzeniowymi procesorami bez technologii HT. I tak pierwszym z nich jest model i5-8400 dysponujący 9 MB pamięcią cache L3 z zegarem rdzenia wysokości 2,8 GHz, ale oczywiście te jednostki posiadają typ turbo i w zależności od obciążenia może ta wartość rosnąć do 3,8 GHz na wszystkich 6 rdzeniach. TDP wysokości 65W, standardowe dla jednostek Intela Coffee Lake zablokowanym mnożnikiem. Osoby chętne podkręcać procesor mogą skorzystać z modelu 8600K, który de facto jest bliźniaczym modelem do 8400, ale dysponującym wyższym taktowaniem bazowym rdzenia, a także w trybie turbo. No i oczywiście jest to model, który możemy w każdej chwili podkręcić. Na koniec informacja o topie stopów, czyli nowych jednostkach 6-rdzeniowych i 12-wątkowych serii i7, 8700 i 8700K. Różnią się one dwoma szczegółami. Oczywiście taktowaniem w trybie bazowym i turbo oraz mnożnikiem, który w przypadku modelu z końcówką K jest odblokowany, a w przypadku tego bez końcówki zablokowany, czyli nie możemy go podkręcać. Więcej informacji znajdziecie na ekranach Waszych monitorów. Tak to wygląda od strony Intela. No i cóż, już chyba większość z Was ostrzy sobie zęby na te procesory. Ale dobra, nie tak szybko. Fajnie, że Intel daje nam więcej rdzeni, być może w podobnej kwocie zakupu. Pamięć cache L3 także rozszerza, ale co z innymi kwestiami, na przykład z płytami głównymi? Czy zamontujemy te nowe procesory, 14-nanometrowe, na starych? Ale jakich starych? Przecież te płyty Z270 liczą tylko kilka miesięcy. No to chyba parodią byłoby to, gdybym musiał kupować nową płytę główną. A jak się okazuje, tak, nie zamontujemy procesorów Coffee Lake na płytach z układem Z270. Trzeba będzie kupić płyty z nowym chipsetem. Na początek Z370, a potem ewentualnie te oznaczone literką H, czy powiedzmy Z390, bo też takie płyty będą pojawiały się w drugiej połowie 2018 roku. Zresztą roadmapę macie na ekranach Waszych monitorów. Astrok to potwierdził, niestety, ale będzie wymagana nowa płyta główna, może stara płyta główna, ale z nowym chipsetem do obsługi nowych procesorów Intela. Ceny Coffee Lake
wywołują większe zamieszanie niż dywagacje nad ich wydajnością. Ale tutaj z pomocą przyszli nasi koledzy z Odry i tak na rynku niemieckim wyceniono te modele następująco. Tak możemy gdzieś przeobrazić te ceny podane w euro na złotówki na rynku polskim. Modele i7, a dokładniej ten z odblokowanym mnożnikiem, ma kosztować około 1700 zł. Za model z zablokowanym mnożnikiem zapłacimy około 1400 zł. Z kolei i5 sześciordzeniowe bez HT mają kosztować od 800 do 1150 zł. Ten model z odblokowanym mnożnikiem będzie w tych górnych widełkach. Z kolei model 8400 ma kosztować około 850 zł. Z kolei i3 mają mieścić się w przedziale cenowym od 500 do 850 zł. Tak to wygląda na ten moment. Czyli teoretycznie ceny są całkiem niezłe, ale oczywiście wszystko pokaże praktyka i oczywiście to, jak już te produkty trafią na rynek. Jak wypadną na tle Ryzenów, a także starszych procesorów Intel, ale myślę, że tutaj powinno być całkiem nieźle. Wczesne przecieki na temat wydajności Coffee Lake były bardzo obiecujące. Nowa generacja Intela miała przynieść duży wzrost wydajności w operacjach wielowątkowych, ale także niezły jak na Intela w samym IPC. Najnowsze informacje nie są już jednak tak pozytywne. Cal Moraine pokazał, że w Cinebench R15 w operacji jednowątkowej wydajność i7-8700K jest bardzo podobna do modelu Kaby Lake i7-7700K. Jeżeli ta informacja miałaby się potwierdzić, oznaczałoby to, że wzrost osiągów widzielibyśmy głównie w operacjach wielowątkowych, w aplikacjach, które są pisane pod obsługę wielordzeni i podobnie rzecz by się miała w grach komputerowych. Byłaby to oczywiście woda na młyn dla samej firmy AMD, a rywalizacja pomiędzy tymi dwoma obozami, między Intelem i firmą Sunnyvale, mogłaby wejść na zupełnie nieznany dotąd poziom. Ale o tym przekonamy się dopiero za kilka tygodni w momencie premiery nowych procesorów Intela. Mam nadzieję, że będę miał okazję je dla Was przetestować. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Mówił Lipton i pa, pa!